Hej wszystkim, jestem Lila i witam Was bardzo serdecznie na kanale DDOB. Ostatni filmik, który nagrałam, przyniósł dosyć pozytywny odbiór i bardzo wiele z Was prosiło, abym nagrała kolejny odcinek, w którym pokażę Wam właśnie takie moje ulubione maseczki, które robię sama w domu, które bardzo zachwalam i zdecydowanie mogę Wam polecić. Także dzisiaj przyszłam z takim filmem, nie będzie to jakiś specjalnie długi film. Chciałam Wam pokazać dosłownie dwie maseczki. Mam już je tutaj zrobione, ale Wy zaraz zobaczycie, jak je robię. Jedna jest oczyszczająca, druga jest nawilżająca. Robię je jakoś raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, zależy właściwie jak mam czas, jak mam ochotę. Także przejdźmy już do tego, jak je robię i zaraz Wam coś więcej o nich opowiem. Pierwsza jest maska oczyszczająca z sodą oczyszczoną i jogurtem naturalnym. Są różne wersje tej maski właśnie z sodą oczyszczoną. Można ją zrobić z wodą utlenioną, z wodą, z czym właściwie chcecie, z tego naprawdę bardzo dużo. Ja jednak rozrabiam tą sodę oczyszczoną z jogurtem, ponieważ nie chcę, aby ta maseczka podrażniła mojej twarzy, bo wiadomo, że soda oczyszczona nie na każdego działa dobrze. I jest to dosyć silnie oczyszczająca i taka, można by powiedzieć, że aż wybielająca maseczka. Także ja sobie ją nakładam akurat w większości raczej w strefę tę, ponieważ właśnie nie chcę, aby moje policzki zostały podrażnione pod oczy, jej nigdy nie nakładam. Bo tak jak powiedziałam, właśnie ona może bardzo Was podrażnić, więc jeżeli macie wrażliwą cerę, to raczej bym jej nie robiła, a raczej właśnie zaczęła robić jakieś takie nawilżające albo tego typu. Kolejna maska jest to maska, którą zrobiłam z takiej normalnej śmietanki, wiecie, jak czasem ludzie dodają do kawy albo do zup, wiecie, po prostu śmietanka i miód. Miód, jak wiecie, albo może nie wiecie, zaraz Wam jeszcze to przeczytam, bo muszę się wspomóc trochę internetem, ma bardzo dobre działanie właściwie dla włosów, dla naszej buzi, praktycznie dla wszystkiego. Przede wszystkim mega, mega nawilża, za co ja właśnie bardzo lubię tę maseczkę, ponieważ ja mam cerę tłustą i potrzebuję takiego odpowiedniego nawilżenia. Wiem, że działa też antybakteryjnie i zaraz Wam tutaj doczytam, jakie jeszcze korzyści dla naszej cery ma miód. Specjalnie sobie to znalazłam. Ujędrnia skórę, odkaże ją przez swoje silne działanie antybakteryjne, czyli to, co powiedziałam. Pomaga też złuszczać naskórek i ma takie działanie lecznicze, można by powiedzieć. Także z reguły najczęściej robię najpierw tę oczyszczającą maseczkę, później robię nawilżającą. I na mnie to rewelacyjnie działa, moja buzia jest potem mięciutka, nawilżona i dosłownie idealna. Dlatego teraz z racji, że właściwie dzisiaj są moje urodziny, stwierdziłam, że powinnam tutaj to powiedzieć, bo bardzo często są pytania, ile ja mam w końcu lat. Wiem, że wyglądam na 14, 15, 16, coś takiego, ale właściwie dzisiaj kończę lat 20. Dzisiaj są moje 20 urodziny, także chcę, żeby moja cera wyglądała bardzo ładnie, młodo, teraz mi się to przyda. Teraz nałożę sobie najpierw tę maseczkę oczyszczającą. Maseczki, jak wiecie, zostawiamy jakoś na 5, 10, 15, 20 minut. Ja zostawiam tę oczyszczającą na jakieś 10 minut, nawilżającą lubię potrzymać dłużej. Także teraz siedzę sobie w maseczce,
I już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli macie jakieś maseczki naturalne, albo nawet inne rzeczy, ale naturalne, którymi chcecie się ze mną, z nami podzielić, to wypiszcie w komentarzach na dole. Ja przynajmniej bardzo chętnie przeczytam wszystkie opcje. Najciekawsze na pewno przetestuję, możliwe, że także tutaj na kanale. No i już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!